Cześć, witajcie na kanale Git. Burzyk. A co? Dzień dobry. Przetestujemy dzisiaj dla Was kolejną propozycję głośników z Gearbesta. Tym razem będzie to AEK BQ615 Pro, czyli głośniczek z ciekawym podświetleniem. Całkiem eleganckie, niewielkie pudełeczko skrywa w sobie głośnik, który może stać zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie, ale o tym za chwilę. Przewody całkiem ładne, grube. Białe, jak tutaj w naszym przypadku głośnik, jack i USB, mikro USB. Oraz instrukcja obsługi, która wyjaśni Wam, jak korzystać z dostępnych trybów oraz podstawową obsługę głośnika. Wszystko, co być powinno. Jest. Jest. Głośniczek o wymiarach 157x70x70 mm, o wadze 315 gramów. Mhm. Przypomina trochę testowaną niedawno Mantę SPK12 Go, a co za tym idzie troszeczkę JBL Flipa, ale jednak drobne różnice między nimi będą. Co my tutaj mamy na samym głośniku? Na samym głośniku mamy przede wszystkim metalową kratownicę. To jest już dużym plusem na samym początku. W naszej białej wersji kolorystycznej, jak widać, wszędzie dominuje biel, natomiast jeszcze jest czerwona i czarna. Fajnie, że można sobie powybierać, aczkolwiek po włączeniu zobaczycie, jak tutaj wiele kolorów nam się pokaże na może dolnej, zacznijmy od tego dolnej, lekko otoczonej gumową taką jakby nóżką stronie. Mamy moduł NFC, bez problemu paruje się ze smartfonami. Na górze mamy panel sterowania, na którym sporo przycisków. Każde źródło dźwięku ma swój przycisk, co mnie się zawsze bardzo podobało. Karty pamięci do 32 GB, Bluetooth w wersji 3.0, radio FM. Działa nawet bez anteny, złapało w naszym miejscu. No tak. No... Może nie rewelacyjnie, ale w dobrej lokalizacji złapie na pewno jeszcze lepiej. Tak, i kabelek tam za bardzo też nie pomaga, natomiast fajne jest to, że mówi jaką częstotliwość złapało. Tak, 95,5 mówi po angielsku. No i poza tym tradycyjnie play, pauza i odbieranie połączeń, zmiana piosenek i głośności, mikrofonik na górze oraz przycisk do zmiany trybu podświetlenia. Jak uruchomimy, to zademonstrujemy. Natomiast głośnik nie musi stać w takiej pozycji, chociaż mówią, że jest 360 stopni dźwięk, no ale do tego się odniesiemy nieco później. Jeśli chodzi o tą dolną nóżkę, nazwijmy to, bo bez problemu, w przeciwieństwie do Manty, chyba Manta tak nie mogła stać. No nie, przekręcała się. Obracała się, no a tutaj jakoś się to elegancko utrzyma na gumowanej kolejnej nóżce. Mamy jakąś tam kodową nazwę producenta, mamy wejście liniowe, mamy slot mikro USB do ładowania, tradycyjny przełącznik oraz gniazdo na wspomniane karty pamięci, no i diodkę też informującą o pracy głośnika, ale tutaj będzie zaraz świeciło dosłownie wszystko. A w sumie, dobra, może uruchommy go. O. Bluetooth already opened. Bluetooth connected successfully. Taki przyjemniejszy ten lektor. Przyjemniejszy, ale jak widać, nie ma żadnych problemów z parowaniem. No a poza tym już na pewno rzucają Wam się w oczy, przynajmniej na razie na samym dole, diody. Diody, których według producenta jest chyba 80. Niby RGB, ale rzecz jasna nie jest to takie pełne RGB, po prostu jest kilka kolorków, które wzajemnie będą się wymieniały i nawet nieźle to wygląda. Sparowaliśmy głośnik, żeby pokazać kilka dostępnych trybów podświetlenia, zmieniamy je przyciskiem. Są one mniej lub bardziej reaktywne na muzykę, oczywiście też nie ma co się spodziewać tutaj jakiejś wybitnej synchronizacji, no bo raczej nie o to tutaj chodzi, a raczej tylko o to, żeby coś fajnie nam umilało. Świeciło. No, dokładnie, rozświecało na biureczku. Różne takie tetrisowe trochę jakby wzorki spadające, światełka. Tylko na froncie, co ważne, tutaj dookoła nie ma nic. Front jest podświetlany na kilka tych różnych trybów. Nie widzę wielkich różnic, tam wiadomo, raz się jakieś takie szlaczki pojawiają, raz inne. No, ale coś tam jest. Jeśli chodzi o te pierwsze na samym dole, które są, one przy wzroście głośności. Będą się przemieszczać wyżej. Tak, zamieniają się w taki swoisty, kiedyś to były takie equalizery ruchome zawsze w Winampie czy gdziekolwiek. No dobra, ale zanim o tym, jak to wszystko gra, to panie Adsonie, co my tu mamy? BQ615 ma wbudowane dwa przetworniki 40 mm, każde o mocy 3 W, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, stosunek sygnału do szumu w okolicach 90 dB, baterie,
2000 mAh, która niestety będzie się długo ładowała, a grała też nie za bardzo długo, bo w okolicach 8 godzin. Dokładnie, tak 1 do 1 godzina ładowania, mniej więcej to godzina gry, drobny minus, no ale cóż, na to nic nie poradzimy. Głośnik jest reklamowany jako głośnik z dźwiękiem 360 stopni, no nie jest to do końca prawda, bo jednak ten dźwięk nie roznosi się technologicznie za dobrze, a przetworniki są na froncie. A przetworniki są na froncie, więc bardziej z tego możecie uzyskać w tym momencie, no nazwijmy to takie trochę stereo, aniżeli prawdziwe 360 stopni. Za to wygląd by tak wskazywał. No i dobra, może posłuchajmy chwilkę. Puścimy sobie, no już mam akurat heavyweighta, więc niech będzie heavyweight. Decybeli. Tyle średnio mi się udało zauważyć. Tak, wynik niezły. Nie najgorszy. Tak mały głośniczek. Wydaje mi się, że to taka trochę lepiej grająca Manta SPK 12 Go. Mm-hmm. No i przede wszystkim zdziebko ładniejsza, bo faktycznie to podświetlenie, ten biały kolor wygląda troszeczkę lepiej, aniżeli tamta czarna tubka. Tak, no tamten był bardziej taki sportowy, przenośny, ten się wydaje bardziej głośnikiem domowym, troszeczkę bardziej eleganckim. Podświetlenie, które też nie męczy za specjalnie, ale jeśli komuś by już naprawdę dawało się we znaki, można bez problemu wyłączyć, to też jest dużym plusem, to. Natomiast jeśli chodzi o jakość dźwięku, to również mam wrażenie, że jest taką delikatnie lepszą wersją naszej tej Manty SPK 12 Go. Przede wszystkim na maksymalnej głośności, tutaj nie było ani żadnych niemiłych, wysokich tonów, ani bas nie uciekł aż tak mocno jak w tamtych Mantach. No nie, zrobił się troszeczkę bardziej pudełkowy, tak, ale za to wysokie tony faktycznie nie spenetrowały naszych uszu. Dokładnie, nie męczył, zero jakiegoś tam szarpania na tej maksymalnej głośności, także no spory plus. Oczywiście nie ma co mówić tutaj o jakiejś wielkiej scenie, ze względu na to, że głośniki są dość blisko. Jest to głośnik kierunkowy mimo wszystko, chociaż tym 360 się chwalą, to no tutaj... Na pudełku. Tak, raczej nie sugerowałbym się tym, ale jeśli chodzi o samą jakość brzmienia, to moim zdaniem jest satysfakcjonująca w połączeniu z możliwościami tego głośnika, jeśli chodzi o źródła dźwięku, z radiem FM, z podświetleniem. Trochę ta bateria kuleje, no ale cóż, w cenie 114 zł w tym momencie, no około 110 zł z Gearbesta, zresztą link macie na dole w opisie do tego materiału. Wydaje mi się, że jest to propozycja przynajmniej ciekawa. Tak, warto zainteresowanie. Jeśli ktoś szuka głośnika z ciekawym podświetleniem, nienachalnym, takim dość przyjemnym dla oka. Tak, takim nietuzinkowym, bo te manty, co mieliśmy ostatnio takie dookoła, tylko zwykłe żaróweczki. No nie, one się w ogóle ani nie ruszały, tak. Tylko zmieniały kolor. Tak, a tu jednak coś się dzieje. Tak, tu się coś dzieje, ale niestety bateria działała tak, jak identycznie jak w tamtej mancie, czyli tam grała 4 godziny, ładowała się też 4 godziny. Dokładnie, no 1 do 1, tak mówię. Tak czy inaczej, ten AEK jest propozycją godną waszej uwagi. Za 110 zł, no wiadomo, można poszukać sporo konkurencji, ale z takim zabawnym podświetleniem chyba jeszcze nic nie mieliśmy. AEK BQ615 Pro na kanale Git. Głośniczek fajny i nie najgorzej jak na tę cenę grający.